Hi, my name is Jakub Wagner and I'm myself a passionate fisherman and I'm the owner of Katlov Lakes and it's my home. I'm very happy that you guys came here to try fishing and as well be part of Sonic Trade Show, because Katlov is home of Sonic Trade Show. And come over, I think it's really beautiful place. Not only during the show, where you can see all the news from Sonic, if you are a passionate carp fisherman, but if you come here, you can try not only carp, but as well you can try our catfish lake and see what Czech Republic can offer to you. Witajcie na Sonic Sports Katlov Trade Show 2021, gdzie zaprezentujemy nowości na nadchodzący sezon, takie jak krzesło z nowej serii AXS. Dodatkową atrakcją, którą zapewniamy naszym gościom, jest fakt połowienia nad tym pięknym łowiskiem, zmierzeniem się z tutejszymi rybami oraz przetestowaniem naszego sprzętu na żywo. Przywiozłem wam, chłopaki, krzesło i piwko, które prosiliście. A teraz czas dla mnie na relaks, a ja zostawiam was z tą relakcją. Co najważniejsze, ryby współpracują. To jest to, co chyba wszyscy lubimy. Jak dla mnie petarda. This is the wildest trip you have ever done. Atmosfera w tym miejscu jest po prostu niesamowita. Making of to wczoraj wieczorem można było robić. Jako team polski przyjechaliśmy tutaj w piątek, więc szybko tutaj przebiegliśmy po całym BV City. Zaraz po lunchu przyjechali Daniel i Grzegorz, czyli nasza ekipa filmowa, i od razu mieli zadanie. Nie tylko dali mi znać, że są. Powiedziałem, bierzcie kamery i przychodźcie na stanowisko numer 10, ponieważ ta złowiona, ta piękna ryba, ponad 23 kilo czystego złota. Piękny, pełnołuski, więc idealne przywitanie na Katlov. Nowością na 2022 rok jest namiot serii AXS XL. Po mojej prawej widzicie namiot serii AXS, który tak bardzo pokochaliście, który sprzedaje się rewelacyjnie. Możecie zobaczyć, jaka jest różnica. Jest między nimi ponad 20 cm różnicy w wysokości, 30 cm w szerokości oraz 50 cm w głębokości. Jest to naprawdę wielki, wielki namiot. Ja mam praktycznie 2 metry wzrostu, a zobaczcie, jaki ten namiot jest wielki. Namiot idealnie sprawdzi się na dłuższe zasiadki weekendowe, od piątku bądź od czwartku, lub jeśli nie lubicie klasycznych namiotów, potrzebujecie namiotu, który się bardzo szybko rozkłada i jest, ma bardzo dużo miejsca w środku, AXS XL jest właśnie dla was. Ten namiot pojawi się w sprzedaży już na początku przyszłego roku, czyli w okolicach marca, kwietnia. W środku zmieści się nam łóżko nawet z serii White, czyli ultra szerokie. Do tego po prawo i lewo mamy miejsce na stolik, mamy miejsce na krzesło. Wszystkie nasze najpotrzebniejsze torby wjadą pod łóżko. Dodatkowo do namiotu możemy dokupić daszek, który widzieliście w namiocie, ekstraktor, bardzo prosty do montażu, lub narzutę, która jeszcze bardziej poszerzy nam ten namiot. Cena sklepowa tego namiotu to 2149 zł. Sobota rano, mieliśmy cały dzień nagrywek razem z Danielem, Grzegorzem, ze mną i Łukaszem. Skupiliśmy się, by jak najwięcej dla was nagrać. We'll be right back.
Robiliśmy niesamowitą robotę. Polska! 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 W 2022 roku będziecie również mieli możliwość zakupienia naszych nowych mat. Z przodu macie matę ze starej serii, czyli z tamtego roku, która jest troszeczkę mniejsza, natomiast teraz wprowadzamy rozmiar większą, w zupełnie innej kolorystyce, w zupełnie innym wykonaniu. Zaznaczę tylko, że te wszystkie loga, które są białe, będą w kolorze czarnym. Mata mniejsza oraz bardzo duża mata, która pomieści Wasze największe ryby. Do kilku atutów tych mat należy to, iż przednia wkładka jest pływająca, od środka mamy siatkę. Dzięki temu, jeżeli włożymy tą wkładkę do środka, mata będzie nam pływać. Macie po dwóch stronach kieszonki na materiały typu Carp Care oraz śledziki, dzięki którym możecie przypiąć matę do podłoża, żeby Wam nie jeździła. Zatem do wyboru będziecie mieli dwie maty, mniejszą oraz bardzo dużą dla Waszych największych karpiszonów, które złapiecie. To już w 2022 roku. Niedziela rano, pierwszego dnia polskich dni, przyjechali do nas m.in. Piotrek i Renata z Haczykowa, NLT, Ekoi, Kaper, Marine, czyli wędkarski.com. Ogólnie pierwsze wrażenia po przyjeździe na Katlow bardzo pozytywne. Oczywiście, jak zawsze, wszystko przygotowane jest super. Dla mnie fenomenalne. Wzorowo przygotowane łowisko, do tego świetny trade show. Ogromnym plusem jest to, że właściwie zabieramy tutaj ze sobą torbę z ubraniami, z przynętami oczywiście i z zestawami. I to właściwie wszystko, co tutaj zabieramy, bo reszta jest na stanowisku. Wszyscy klienci, którzy przyjeżdżają na Sonic Trade Show odbywające się nad jeziorem Katlow, po pierwsze, nie muszą martwić się o atmosferę, po drugie, o wyżywienie. Mamy dla nich śniadanie, obiad i kolację, ale przede wszystkim nie muszą martwić się o biwak. Na każdym stanowisku, które zajmują nasi klienci, są przygotowane namioty, w pełni wyposażone. Zapraszam Was do środka. W środku w namiocie znajdziemy łóżka karpiowe wraz ze śpiworami oraz poduszkami całkowicie nowymi, przygotowanymi dla naszych klientów. Macie mnóstwo miejsca w namiocie, potrzebujecie tylko własnych akcesoriów końcowych. Dodatkowo na każdym stanowisku są przygotowane dla Was wędki wraz z rodpodami, kołowrotkami, sygnalizacją wraz z centralką, podbierakiem, no i przede wszystkim kołyska oraz sling. I najważniejsze, co może być, sonikowe piwko. Mnie bardzo zaskoczyło to pysznie i fenomenalnie schłodzone piweczko w lodówce. Marki Sonic. Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, żeby tak fajnie, gościnnie podejść do tego tematu. A lodóweczka jest zawsze zapełniona. Bardzo delikatny, różnokształtny, ale bardziej okrągły szronik. Okala te wszystkie nalepki Sonika. Jak kładę na to rękę, od razu czuję, że jest odpowiednio przygotowany. Bartek właśnie z wędkarskiego.com złowił pięknego karpia ponad 24 kg, z którym ustanowił swój personal best. Więc niesamowicie, bardzo się cieszył, był oblewany wodą, tak jak to powinno być zrobione. Na 2022 rok firma Sonic przygotowała namiot, który mi najbardziej przypadł do gustu ze względu na to, że przyda się najbardziej na krótkie i szybkie noculki. Mianowicie chodzi o Extractor Bivy. Namiot, w którego skład zestawu wchodzi gumowana podłoga, przedni panel z moskitierą,
Dodatkowo z tyłu namiotu mamy wentylację z Mozi, całkowicie odpinaną. Jest to ultra lekki, mały i kompaktowy namiot, który pomieści Wasze łóżko, ewentualnie kilka mniejszych toreb, czyli idealnie na pojedynczą nockę. Dodatkowo największym atutem tego namiotu jest Vapor Cup, czyli daszek, który będzie likwidował kompensację pary wodnej po zasiadce. Następny dzień to mała zmiana turnusu. Przyjechali do nas chociażby chłopacy z Biteboxu, Mikołaj Sitarz, Fish Tarnów, Infinity Carp, więc mała zmiana tutaj turnusu. Byliśmy na kampie wczoraj i naprawdę na mnie zrobiło to ogromne wrażenie, nie wiem jak na tobie, Dawid. Tak, Bartek, chłopaki nam pokazali wszystko, co że tak powiem, jest ważne. Tak samo jak w ubiegłym roku, Sonic dba o nas tutaj, pytają, czy potrzebujemy czegoś na stanowiskach, mam dobre jedzenie, zaopatrują nas przynęty, także wszystko jest na naprawdę wysokim poziomie. Przez firmę Sonic jesteśmy rozpieszczani wręcz. Pierwszy raz się spotkałem z takim czymś, żeby w ogóle była taka organizacja z jakąkolwiek z firm w Polsce. Zaczęły się pokazywać coraz więcej ryb. Kamil z Ekoły złowił, rozbił bank. Następnego dnia złowił 7 ryb, w tym 3 około 18 kg. Jesteśmy drugi rok rzędu, mamy to samo stanowisko. Łowimy tak jak w zeszłym roku, praktycznie myślałem, że będą ryby, niestety ich nie ma. W tym momencie zaczęliśmy kombinować już, trzeba podejść jakoś tą rybę. O, yeah. Thank you. Niesamowicie, bardzo się cieszył w tym roku, ponieważ w tamtym roku zrobił tylko jedną rybę na tym stanowisku, w tym roku aż 7, więc był niesamowicie zadowolony. Moim zdaniem najgorętszą nowością na sezon 2022 będą sygnalizatory z serii Vader X. Dokładnie dźwięk tych sygnalizatorów mogliście usłyszeć na naszych wejściach, na live'ach podczas trwania Sonic Sports Cut Love Trade Show 2021. Mamy dwa zestawy, 2 plus 1 i wtedy uzyskujemy kolor niebieski oraz czerwony. Zestaw 3 plus 1 zyskuje kolor zielony. Dodatkowo możemy dokupić kolor pomarańczowy. W zestawie jest taka fajna, poręczna centralka, którą możemy z łatwością schować do kieszeni, postawić na każdej płaskiej powierzchni, na stoliku, na torbie, gdziekolwiek potrzebujemy. Bardzo prosta w obsłudze, dosłownie 3 guziki włączenia oraz poziomy głośności, żeby sobie jechać w górę, żeby była jeszcze głośniejsza, lub w dół do momentu, aż będzie wibracja. Dodatkowo centralka ma wbudowany magnes, więc jeśli jeździcie busem, kamperem, a może przyczepą, to ten produkt się Wam nigdy nie zgubi. Centralkę zawsze będziecie wiedzieli, gdzie macie. Bądź wiele lampek do namiotu ma montowane magnesy od góry. Możemy wczepić sobie centralkę i wiemy zawsze, gdzie jest. Ja tutaj ją zaprezentuję i trzyma się na magnesie, więc mega fajne i proste rozwiązanie, czego moim zdaniem brakowało na rynku. Sam nie spodziewałem się, że ta centralka będzie miała takie rozwiązanie, a teraz widzę mega dużo rozwiązań tego systemu. Sygnalizatory mają kilka poziomów głośności, kilka poziomów tonu i kilka poziomów czułości. Dodatkowo możemy, tak jak teraz, włączyć podświetlenie LED naszych sygnalizatorów, dzięki czemu w nocy wyglądają rewelacyjnie na statywach, na podpórkach. Ustawiamy to za pomocą jednego kliknięcia. Ostatni guzik na samej dole włącza nam tryb nocny. Oraz tutaj mamy literkę V, idealnie pasująca do naszej nazwy. Jest to Vader X, który jest podświetlany. Jeśli mamy branie do brzegu, to nam dwojako sygnalizuje. Jak możecie zobaczyć, V-ka schodzi w dół, LEDy na niej schodzą w dół. Natomiast gdy idzie do góry, branie jest standardowe,
LEDy zmieniają się w drugą stronę. Dodatkowo sygnalizatory posiadają wykręcane snag gearsy, czyli tak zwane antenki. Jeśli potrzebujemy, to ich używamy, jeśli nie, zostawiamy w etui. Moim zdaniem to jest najgorętsza nowość na sezon 2022. Piękne jezioro, świetny rybostan, mowa jest tu o 1200 sztukach pełnołuskiego, piękna natura, świetnie przygotowane stanowiska. Pełnołuskie, karpie naprawdę urokliwe, długie, no i bardzo, bardzo waleczne. Zbiornik jest bardzo fajny, polecam każdemu karpiarzowi, żeby tu odwiedził. Woda naprawdę dla każdego karpiarza, tak? Przyjechać, tak. Po chwilę popływać, poszukać sobie miejsca i naprawdę można złowić fajną rybę. No i nadeszła ostatnia noc. Wszystkie zespoły pożegnaliśmy, wszystkich klientów. Bardzo dziękuję, że byli z nami na Katlow. Mam nadzieję, że się świetnie bawili, wypili dużo czeskiego piwa dobrego, że zaopiekowaliśmy się nimi jak tylko mogliśmy i że z miłą chęcią wrócą tu za rok. Mamy nadzieję, że za rok ponownie odbędzie się takie spotkanie Sonika i mam nadzieję, że będziemy mogli w nim uczestniczyć. Już będziemy planować naszą wizytę za rok. Jeśli zostaniemy tylko zaproszeni, chętnie skorzystamy z tego zaproszenia i odwiedzimy to miejsce na 100%. Mam nadzieję, że znajdziemy się tutaj za rok na tym samym stanowisku. Mam nadzieję, że ten pełnołuski 2 kg jeszcze tak troszeczkę doje i podrośnie. Za rok na 100% odwiedziemy to miejsce, to już tak do Bartka i organizatorów. Możecie nas wpisać na listę. Z miłą chęcią przyjedziemy jeszcze raz, czekamy na zaproszenie od chłopaków z Sonika. Możecie nas w ciemno zapisywać za rok.
Ja tymczasem już jestem spakowany, dopijam sok i jadę do Polski, by wyruszyć w turnę pod nazwą Sonic Express Part 2, czyli zaczynamy przedsezony.